Magazyn sportowy. To był niesamowity medalowy weekend polskich sportowców. Na zakończonych wczoraj Mistrzostwach Europejskich Polacy zdobyli w sumie 39 medali oczywiście. Zaczniemy od królowej sportu. Lekkoatleci przywieźli z Monachium 14 krążków. Wczoraj zdobyli 3. Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki złoto i dwie sztafety. Witamy Państwa bardzo serdecznie w magazynie sportowym. Agnieszka Kobus-Zawojska. Dzień dobry. I Łukasz Starowiejski. A w studiu gość. Karol Hoffman. Były trójskoczek? Były, prawda? Tak, były. Dzień dobry. Srebrny medalista Mistrzostw Europy z 2016 roku, olimpijczyk z Rio. No to zapytam o te Mistrzostwa Europy. Niesamowita ta liczba tych medali. Niesamowity koniec też. Owszem, dawno nie było aż tylu medali. Ja sam chciałbym dorzucić do tego worka, ale tak jak już wspomniałeś, od roku nie trenuję. Naprawdę świetnie się oglądało. Ja sam długo się zmagałem z tym, żeby włączyć telewizor, żeby zobaczyć moich kolegów, koleżanki, jak startują na takich mistrzowskich imprezach, ale było warto, naprawdę, od samego początku do samego końca, emocje ogromne. Wszystkie starty oglądałeś? Większość, tak. Starałem się przynajmniej. Znaczy, muszę wam powiedzieć, że miałem taką chwilę zwątpienia, jak Piotrek Tarkowski nie mógł wyjść z piaskownicy. Ja sobie przypomniałem o swojej kontuzji z Berlina, z Mistrzostw Europy i chciałem rzeczywiście przestać oglądać. Ale dobrze, że tego nie zrobiłem, bo było warto, naprawdę. Który start najbardziej utkwił ci w pamięci? Taki był najbardziej emocjonujący dla ciebie? Chyba Adysułek. Tak? Tak. Tak, te dwa dni zmagań naprawdę są... Mi się trochę ciężko ogląda ten dziesięciobój czy siedmiobój, bo jest to tak dużo konkurencji, że myślę, że dla kibiców jest to czasem ciężkie, no bo biegają dziewczyny, wygrywa inna, później w klasyfikacji jest inna, więc myślę, że to tak dla kibiców ciężka konkurencja. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że lekka atletyka jest bardzo trudna do oglądania. Nie. Bo te wyniki trzeba znać, tak, żeby... Jest wymierna bardzo. No więc ja się też nie zgodzę. Tak? Tylko ten siedmiobój i dziesięciobój według mnie jest trudny dla kibiców, ale tak to wczoraj z mężem dyskutowałam, jest to sport bardzo wymierny. Rezultat i wiemy, na jakim poziomie jesteśmy. U nas w wioślarstwie na przykład duży wpływ mają warunki, tak? I nie ma oficjalnych rekordów świata, więc czy jest trudna do oglądania? Dlaczego? Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Ja też taki przykład zawsze znajomy mówię, kiedy ja sam byłem na zawodach, chyba wtedy w Toruniu i w piaskownicy nie postawili tej miarki. Tak? Więc trudno się było odnieść, czy zawodnik skacze 8.30 czy 7.90. Dla zawodników znaczy w ogóle dla kibiców, te wszystkie skoki wyglądały tak samo. Pod tym względem jest trudna, bo naprawdę trzeba się znać, trzeba widzieć, jak zawodnik skacze, jak dobiega, gdzie się dokładnie odbił, jak wygląda cały skok. Ale ty mówisz o oglądaniu na żywo, czy oglądaniu w telewizji? Bo jeżeli oglądaniu jest dobra na realizacja, żywo, tak, oczywiście. Bo jeżeli jest dobra realizacja telewizyjna, to wtedy to wszystko widać. Te wszystkie te linie tam nałożone, widzisz, czy srebrny medal brązowy, czy pobił, czy nie pobił. Tak, tak, no tu mówimy już rzeczywiście o technologii, która potrafi na żywo pokazać nam dokładnie, co do centymetra, ile zawodnik skoczył. A czy ktoś cię zawiódł, że tak powiem, na kogoś liczyłeś bardziej podczas tych mistrzostw, bo wiemy, że najbardziej emocjonujący dla ciebie był start Adysułek, ale czy... Czy ktoś mnie zawiódł? Nie, chyba nie. No większość naszych faworytów, może gdzieś tam, szkoda, że Piotrek Lisek nie przywiózł medalu, czy Konrad Bukowiecki. Znaczy było chyba kilka zawodów, 800 metrów. Ale jego też. Dziewczyna w formie topowej. Myślę, że to wynik takiej Natalia Kaczmarek. Nie, no Natalia oczywiście, no od w zasadzie tego sezonu po prostu tak niesamowite wyniki osiąga, że trudno sobie to wyobrazić. I poniżej 50 sekund, myślę, że to jest właśnie taki wymierny wynik pokazujący, że jest po prostu światowej klasy sportowcem. Jest, oczywiście, że jest. A ja zapytam cię o ostatni dzień, bo ten wczorajszy wieczór był niezwykle emocjonujący, bo najpierw Pia Skrzyszowska zdobyła złoty medal, potem niedługo się cieszyła, ponieważ pobiegła do tego tam pokoju zawodników, żeby wystartować w sztafecie. Sztafeta sensacyjnie złożona, nasza sztafeta 4x100 metrów kobiet, bo Pia, która miała nie biec początkowo podobno, bo 400 metrówka Anna Kiełbasińska i ta sztafeta poleciała po srebro. No właśnie, tutaj... Oglądałeś? Oglądałem, ale może zacznę od tego, że śmieszna sytuacja, bo rzeczywiście w naszej sztafecie sprinterskiej tylko dwie dziewczyny były sprinterkami, tak?
Ale no super, że się udało. Ja tylko tutaj mam jeszcze historię do opowiedzenia, bo wczoraj jeżdżąc po Warszawie z żoną na rowerze, specjalnie zatrzymaliśmy się w pobliskim barze na Wilczej, żeby obejrzeć dziewczyny, jak biegają. Znaczy najpierw oglądaliśmy panów, sztafetę panów i tutaj naprawdę osiągnęli ogromny sukces, zdobywając ten brązowy medal. I chciałem tylko powiedzieć, że jak już czekaliśmy, aż dziewczyny wystartują, kiedy pojawiły się na tartanie, tak wszystkie telewizory zmieniły swoją stację na mecz Barcelony, bo Lewandowski strzelił gola. Także tutaj ten srebrny medal nie wygra z Robertem Lewandowskim. U nas wygra. U nas wygra mimo wszystko, moim zdaniem, bo ale oczywiście było. Gratulujemy też Robertowi, nie ma co oczywiście tutaj ukrywać. Powiedz, bo jestem tak ciekawa, z czego wynika tak dobry start Polaków, bo tak naprawdę miesiąc temu niecały były Mistrzostwa Świata. Czy to jest tak, że trochę świat nam uciekł, czy to jest tak, że dobrze odrobiliśmy tą lekcję, czy może my trochę ten pik formy mieliśmy na Mistrzostwach Europy w wielu konkurencjach, a jednak w innych inni reprezentanci skupili się bardziej na Mistrzostwach Świata? Jak byś się do tego odniósł? Mi się wydaje, że w tych konkurencjach technicznych nawet na świecie jesteśmy potęgą, tak? No bo miotacze nie odstają absolutnie od pozostałych zawodów. Mówimy o rzucie młotem. O rzucie młotem na przykład. Dla tak, nich nie ma różnicy chyba, czy Mistrzostwa Świata, czy Europy, jednak czołówka jest dokładnie podobna. Dokładnie, jest parę takich konkurencji, ale biegowo niestety jest ciężko, tak? Te dziewczyny chociażby na 400 metrów, one naprawdę zmagały się z tym, żeby wejść do półfinałów, do finałów indywidualnie. Mhm. Nie mówiąc oczywiście o sztafetach, bo sztafety tutaj rzeczywiście na topowych miejscach. Ale biegowo jest bardzo ciężko. Jest parę takich konkurencji, gdzie rzeczywiście Amerykanie dominują. Jamajczycy dominują, Etiopczycy dominują. Dokładnie, tak? Czy w dłuższych dystansach, gdzie kraje afrykańskie dominują. I no ciężko jest. Dla nas jest to ogromna szansa po prostu, żeby wystartować i zdobyć medale na Mistrzostwach Europy. Czyli w niektórych konkurencjach tak naprawdę możliwością są te Mistrzostwa Europy. Tak. Nie ma szans z niektórymi się mierzyć na świecie. Ja bym nie mówił, że nie ma szans. Szanse są sport, zawsze. Sport, tak? Wiadomo, ale zawsze to jest sport, zdarzają się niespodzianki. My na szczęście też mieliśmy bardzo dużo tych niespodzianek na tych Mistrzostwach Europy, ale no w konkurencjach biegowych chyba jest najgorzej na świecie. Tak, to prawda. No bardzo ciężko po prostu. Ale ja cały czas liczę, że na przykład Pia Skrzyszowska jeszcze poprawi swój wynik i będzie walczyła o medale na świecie. W końcu jest bardzo młoda, ma dobry wynik, ma fantastyczną pozycję wyjściową do tego, żeby walczyć z wszystkim na świecie. Tak, czekam na rekord Polski. Bo bardzo czekamy. Chciałbym zobaczyć Piję biegającą poniżej 12-30. Ja jeszcze wspomnę, że Pia Skrzyszowska jest zawodniczką klubu AZS AWF Warszawa, do którego również należę, więc ja bardzo się cieszę, bo to koleżanka z klubu. No właśnie, Pia Skrzyszowska, tak naprawdę 3 biegi jednego dnia, półfinał, finał i sztafeta. Jak to jest możliwe? Możesz nam o tym powiedzieć? Tak, ja myślę, że Pia takich biegów na treningu to wykonuje. Myślę, że około 10 takich sprintów. Ja wiem, że to jest bardzo trudno, żeby utrzymać prędkość na każdym z pojedynczych biegów, ale najlepszy przykład jest dziewczyn na 400 metrów. One też potrafią jednego dnia wykonać 2-3 biegi. Przypomnijmy sobie Justynę Święty, tak, która miała 5 czy 10-minutową przerwę w Berlinie. 4 lata temu na Mistrzostwach Europy. Na Mistrzostwach Europy. To było niewiarygodne. Dokładnie. I ona potrafiła wygrać Mistrzostwa Europy, tak? I potem pomóc dziewczynom w sztafecie. Także ja wiem, że wszyscy zawodnicy, którzy jeżdżą na takie zawody, są przygotowani na to, żeby startować dzień po dniu, czy nawet minuta po minucie. A ty, oglądając te Mistrzostwa Europy, nie miałeś tak, że chciałbym tam się znaleźć, bo jednak od roku nie startujesz już, a tak oglądałeś swoich znajomych i nie było takiej myśli, fajnie byłoby tam się znaleźć. Zwłaszcza, że jak patrzymy na wynik trójskoku, to twój rekord życiowy dawałby medal. No tak, tak. To może zacznę od początku, że oczywiście, że chciałbym tam być. Myślę, że dlatego przez pierwszy rok nie oglądałem zawodów sportowych. Trudno mi było oglądać igrzyska, trudno mi było oglądać Mistrzostwa Świata. I trudno się rozstać ze sportem, to na pewno. Ale ja ci powiem jedną rzecz. Ania Kiełbasińska zdobyła 3 medale na Mistrzostwach Europy teraz. Ma 32 lata, ty jesteś rok starszy. I kobiety mają trochę gorzej, więc myślę, że może to tylko rok przerwy. Jest
Tak, tak. Super, że Ania zdobywa te medale w takim wieku. W moim przypadku nie wiek był problemem, a kontuzje. A my mamy kolejnego gościa przy naszym telefonie. Ewa Różańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy. Sensacyjna srebrna medalistka Mistrzostw Europy w rzucie młotem. Ewa, emocje już opadły. Jak się czujesz? Opowiadaj. Emocje już opadły. Dotarło to, że mam ten medal ze sobą. Trzymasz w ręku teraz? Czy wisi gdzieś na ścianie? Czy specjalne miejsce? Jeszcze na razie wisi na ścianie, ale jak pewnie pojadę do domu, to będzie wisiał w takim miejscu, jakie należy. Ty jesteś taką naszą sensacją. Gdy wchodziłaś do finału, to już wszyscy komentatorzy mówili, że to sukces, że awansowałaś do finału. W tym finale zrobiłaś to, co może sobie wymarzyć i powinien sobie marzyć każdy sportowiec. Pobiłaś 2 razy rekord życiowy, no i udało się zdobyć medal. A jak podchodziłaś do tego finału? To była taka pierwsza impreza seniorska w twoim życiu. No właśnie to była pierwsza moja seniorska impreza i to nie ma tym tej, bo że jeszcze dostanę z tego finału, ale już nie wspominaję te medale. I ten pierwszy rzut, wchodzisz do koła. Masz, krążą ci myśli, czy wręcz przeciwnie, jesteś skoncentrowana na tym młot koło? Tak, no ja młot koło i luz na głowę. Mamy jakieś problemy z połączeniem niestety. Może spróbujemy jeszcze raz się połączyć z Ewą. Przerwiemy na chwilę rozmowę. A ty, jak patrzyłeś na Ewę Różańską, trudno było liczyć na to, że jej się uda. A jednak ona zrobiła to wszystko, co miała i to właśnie dało ten medal. Nie uda, wypracowała. Ja tutaj muszę się przyczepić, ponieważ nie można mówić, że sportowcom się coś udaje, prawda? Tak jest, ale ja nie chcę tutaj mówić, że przewidziałem ten medal, ale przed mistrzostwami opowiadałem właśnie i żonie, i znajomym, że ta dziewczyna ma szanse duże osiągać sukcesy. Ewę znam od dawien dawna, bo ja swoją karierę też kończyłem na WF-ie i trenowaliśmy razem w Warszawie. Właśnie, ona też jest z AZS AWF Warszawa. Dokładnie tak. Ewa, czy jesteś z nami? Halo? Nie mamy połączenia na razie. Może poszła dziewczyna na trening. Po prostu, podobno bardzo jest silna też. Tak, no właśnie Ewę wielokrotnie na siłowni widziałem i też podziwialiśmy, jakie osiągnięcia potrafi uzyskać na treningach. Było widać, że dziewczyna jest chętna sukcesu. Super, że tak wcześniej się udało, bo to na pewno napędza do działania i trochę ułatwia karierę sportową. Na pewno, bo przede wszystkim będzie jej teraz troszkę łatwiej pod względem finansowym, będzie mieć spokojną głowę. Ona fajnie tutaj powiedziała w jednym wywiadzie, że mogłabym się zamknąć, nigdzie nie wychodzić i od nikogo nie odbierać telefonu, bo nie lubię takich rzeczy, więc ja myślę, że może dlatego ona nie chce z nami porozmawiać. A może chce? Ewa jest z nami z powrotem? Jestem. To Ewa, powiedz mi, dziękujemy, że jesteś znowu. Ja właśnie wyczytałam, że powiedziałaś coś takiego, mogłabym się zamknąć, nigdzie nie wychodzić i od nikogo nie odbierać telefonu, bo nie lubię takich rzeczy i że ciężko ci obecnie zrobić zakupy. Dziękuję, że odebrałaś od nas ten telefon i powiedz, czy zakupy są zrobione przede wszystkim. No jeszcze dzisiaj nie byłam w sklepie, ale się wybieram, więc łatwiej. Wszyscy proszą o zdjęcia i autografy, jak to jest? Dokładnie tak. Chodzę, ludzie rozpoznają, ale to bardzo miłe. Muszę się do tego przywitać, jak to mi koleżanka powiedziała. No to bardzo się cieszymy. Powiedz jeszcze nam, jak myślisz, ile potrzeba ci czasu, żeby zbliżyć się do Anity Włodarczyk? Jesteś bardzo młoda, a tak naprawdę pierwszy seniorski start, taki sukces. Jaki jest twój cel? Jak to widzisz? No, na ten moment to wiadomo, za rok to mistrzostwa świata. Fajnie by było pojechać tam kilka metrów i może powalczyć o medale. Czy już teraz tylko, że tak powiem, młot w swojej głowie, bo jeszcze pchałaś kulą, był dysk, jak to wygląda? To już mi trenerka obiecała ten dysk, mojej pierwszej Polski, że to jest ostatni raz, kiedy startuję z kuli w dysku,
więc skupiamy się tylko na młocie. Ale to był twój wybór. Ty najbardziej lubisz rzucać młotem, czy po prostu wyniki spowodowały to, że będziesz się skupiała na tym? To chyba najbardziej mi odpowiada. Tak naprawdę najlepiej się w tym czuję. Ja chciałam się jeszcze zapytać o twoją trenerkę. Wybitna trenerka. Była trenerka przecież Wojtka Nowickiego, czyli dwukrotnego medalisty olimpijskiego. Mówisz o Malwinie, że jest trenerką, psycholog i przyjacielem. To chyba idealne połączenie dla sportowca. Dokładnie. Kłócicie się czasem? Ale to tylko takie kwestie, a my się wiemy, więc... Halo, halo. Znowu mamy chyba jakieś połączenia, problemy z połączeniem. Masz nową motywację, to jeszcze ostatnie takie pytanie. Nową motywację, ten medal to na pewno jest też dodatkowa motywacja. Motywacja do jeszcze cięższych treningów? Czy Karol mówił, że jesteś absolutnie przed chwilą, jak zgubiliśmy z tobą połączenie na chwilę, mówił, że jesteś absolutnie fantastyczna, jeśli chodzi o trening. I że spodziewał się tego medalu. Karol Naprawdę? Hoffman jest w studiu z nami. Może nie medalu, cześć Ewa. Może nie medalu, ale takiego sukcesu po prostu. Było widać już treningowo i ta poprawa o, dobrze mówię, 2 metry? Rekord życiowy w tym sezonie, tak? Było widać, że po prostu łakniesz sukcesu, że kiedyś to zaskoczy. No super, że to się udało na Mistrzostwach Europy. No właśnie, najważniejsze, że to na tej najważniejszej imprezie tak super wyszło. Ja się bardzo sobie cieszę. To teraz wakacje, czy dalej trening? Nie no, trenujemy, nie ma co odpoczywać. To jaki kolejny cel, jaki kolejny start? Znaczy teraz przede mną jeszcze tylko chyba tam drużynowa już za polskich startaczy. Chyba trener podał mi chwilkę odpocząć i pojadę w swoje rodzinne strony, a później już wracam do pracy. Ja muszę się zapytać jeszcze o twoje treningi. Trenerka mówiła, że jesteś bardzo silna. Zresztą ty też narzekałaś, że trochę te obciążenia na siłowni są zmniejszone przez nią. Ile ty podnosisz? Jakie są te twoje rekordy na siłowni? Powiedz naszym słuchaczom. No to fajnie. Przysiad mam 200 kilo. Martwy ciąg mam 200 kilo. Wyciskanie leżąc mam 100 kilo. Zarzut mam 112 i tam rwanie mam 180. Powiem ci szczerze, że mój max w takim najlepszym szczycie formy, co prawda ja mam dyscyplinę wytrzymałościową, był 125 kilo, ale na martwym, bo na przysiadzie to bym usiadła raz i nie wstała i wyginałam się jak wąż, więc powiem ci szczerze, że no, inspirujesz dziewczyno. Karol się uśmiechnął, a mnie bolą mięśnie od razu, jak tylko słyszę o tej jakiejś tance. No to teraz jak pójdę na siłownię i zobaczę jakiegoś pana, który się chwali, to ja powiem, Ewa Różańska ma 200. Żeby tylko go nie przygniotła potem sztanga. Dziękujemy, Ewo. To zadzwonię po Ewę, żeby przyjechała mu pomóc. Ewo, dziękujemy ci bardzo za tę rozmowę z kłopotami, ale dobrnęliśmy. Ewa Różańska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, nasza sensacyjna srebrna medalistka. Karol, jeszcze pytanie o takie sensacje. Ewa Różańska to była sensacja, coś jeszcze było dla ciebie taką wielką sensacją na Mistrzostwach Europy? Polską sensacją? Wydaje mi się, że złoto w maratonie. Tak. To tak, było coś to była fajnego. Ogromna sensacja, ale szczerze dla mnie, bo nie interesowałem się tak zbytnio długimi takimi dystansami w Polsce i nie byłem na bieżąco. Nie wiedziałem, jakie osiągnięcia dziewczyny osiągają, znaczy, jakie mają osiągnięcia, ale z wywiadów wynikało, że dziewczyny wcale nie były zaskoczone, były gotowe na ten medal, więc może to jednak tylko mi się wydaje, że to była sensacja. Aczkolwiek dawno nie mieliśmy medalu. Ale złoty medal w maratonie, ja myślę, że no było to sensacją, co by nie mówić. No tak, to Aleksandra prawda. Lisowska nam sprawiła tę przemiłą niespodziankę. Były medale w maratonie, 4 lata temu Jared Szegumo zdobył w maratonie, ale nie pamiętam teraz, brązowy. Dla mnie większą sensacją było to, że jedna zawodniczka chciała otrzymać medal, a nie ukończyła biegu. Niż ten złoty medal. To jest temat już na niestety następną audycję, ponieważ ta część audycji zbliża się nieubłaganie do końca. Karol Hoffman, były trójskoczek, srebrny medalista Mistrzostw Europy z 2016 roku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. A po informacjach połączymy się z kolejnymi medalistkami. Urszulą Łoś w kolarstwie torowym i
Kasią Wasik oczywiście w pływaniu.